Że proszę Państwa, no, widzimy naszą Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i tam ciągle są jakieś konferencje, ciągle jakieś konferencje. Czyżby to była nauka przez zabawę? Czyżby do nich docierało coś, że więcej człowiek wchłonie, jak będzie miły, sympatyczny i podane miło i smacznie, tak jak potrawa, ze smakiem, że smak jest czymś bardzo dobrym, ważnym, no to po jakimś czasie to dociera do ludzi. Proszę Państwa, o takich rzeczach to ja czytałam dawno w psychologii i pracy, i sztuki, psychologii, wszelkiej psychologii, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Eurokonci, Tabarbi, Baby Langstrom Extra. Co do pracy, to że nie mogą być na przykład budynki, szafki, miejsca tam, gdzie się przebierają, rozbierają pracownicy, szare, żeby był zielony. Z tą zielenią to jest na bakier Warszawa, bo Warszawa jest szara. Oczywiście przechodzimy przez park, oczywiście przechodzimy tutaj przez to jest jakoś tak w miarę. No ale jak jesteśmy w centrum Warszawy, to jest szaro, buro, szary pałac jest kultury Stalina i Lenina, szary naród. Przykro mi ciągle, że im jest też przykro, szary i smutny i moherowy i średniowieczny. Czy o to tu chodzi? No ale niestety, wiecie Państwo, może i lepiej, żeby człowiek dał się uduchowić, bo u gadów też wszystko było jednolicie brązowe tylko.